nasze standard, czyli stopkę, a jeżeli chodzi o nową odmianę koronata, obie odmiany wyczuwania. Na tym polu mamy także naszą płaską odmianę Green Lunar, która no, jest odmianą, można powiedzieć, zdobywającą rynek w tej chwili. Kapusta płaska, takie coś nowego. Odmiana Green Lunar, odmiana, która się nadaje do nasadzeń letnich, jesiennych. Jeżeli chodzi o kapusty płaskie, na wczesną wiosenną uprawę polecamy odmianę Autumn Queen. Tu nazwę może trochę zmylić, bo nazwa jest jesienna, a w Polsce generalnie odmiana sprawdza się przy produkcji wiosennej. Odmiana Green Lunar, bo o niej chyba chciałbym najwięcej Państwu powiedzieć, jest odmianą bardzo uniwersalną, tworzącą wyrównane główki. Niebagatelną sprawą jest także to, że no, nasz największy problem obecnie przy produkcji wszystkich krzyżowych, czyli mącznik, generalnie najmniej z kapust lubi kapusty płaskie, więc ten problem, jak widzimy na polach, jest najmniejszy na kapustach płaskich, szczególnie na Green Lunarze. Green Lunar ma niebagatelną zaletę, jeżeli mówimy o kapuście płaskiej. Tu mamy kapusty przechowalnicze. Green Lunar także daje się przechować. W zeszłym roku skończyliśmy nasze próby przechowalnicze w kwietniu, gdzie ogrodnik sprzedał w bardzo dobrej jakości kapusty z przechowalni z chłodni w kwietniu. Dlaczego o tym mówię? No, generalnie każdy z tyłu głowy ma, że kapusty płaskie ciężko się przechowują. Green Lunar przechowuje się bardzo ładnie i do tego wszystkiego dużą zaletą jest na pewno to, że po obraniu liści zachowuje zielony kolor, czyli po obraniu liści zewnętrznych, po przechowaniu dalej jest zielony, wygląda na świeży. Bardzo dobry plon, taka łatwość produkcyjna, choćby nawet z powodu tego mącznika, z taką tolerancją, którą ma na tego mącznika. Nowy segment otwierający się i w tym nowym segmencie no generalnie polecam te dwie odmiany. Oto Queen na wczesną produkcję, wczesnej produkcji i Green Lunara, którego możemy ciągnąć przez całe lato. Okres produkcji Green Lunara to jest około 80